Ważne jest, aby dbanie o urodę łączyło się z dbaniem o zdrowie. Jak to zrobić? O tym opowie ekspert Tatiana Moll, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Pani Tatiano, o kolagenie słyszy się ostatnio bardzo dużo. Dlaczego on jest tak ważny dla naszego organizmu? Czym w ogóle jest kolagen? Kolagen jest to białko włókniste, które znajduje się u nas w organizmie, w każdej tkance tak naprawdę. Głównie daje on nam elastyczność, jędrność i lepszą strukturę i skóry, stawów, kości, całego organizmu tak naprawdę. Jest on zbudowany z aminokwasów, dzięki temu dlatego jest to białko właśnie, które jest fibroblastem. Białko to potrzebujemy suplementować, ponieważ one z wiekiem nam zanika z organizmu. W wieku 25 lat, więc bardzo wcześnie, już nam przestaje być syntetyzowane w organizmie i dlatego ważne jest dostarczanie go z zewnątrz. W jaki sposób możemy dostarczać kolagen do naszego organizmu? Oczywiście można go dostarczać z jedzeniem, ale niestety nasze nawyki jedzeniowe w dzisiejszych czasach są kiepskie. Bardzo mało jemy różnych galaret, tak jak kiedyś jadło u babci, więc teraz bardzo ważna jest suplementacja. Bardzo dobrze jest, żeby ten suplement diety był ze skór rybich, z tego powodu, że jest on lepiej wchłanialny i bardziej jest podobny do naszego kolagenu w organizmie. Ważne jest też to, żeby to był kolagen typu pierwszego, gdyż on znajduje się i w skórze, i w chrząstkach, i w stawach, i w kościach, więc jest to największy procent naszego organizmu. Właśnie składa się ten kolagen z pierwszego typu, bo tych kolagenów jest bardzo dużo. Więc ważne jest właśnie to, żeby to był kolagen pierwszego typu, żeby był to kolagen rybi. Najlepiej by było, żeby to był kolagen z typu ryb dorszowych. Poza tym ważne jest, żeby suplementować w ogóle kolagen, ważna jest bardzo witamina C, ponieważ bez witaminy C ten kolagen nam się nie wchłonie, więc można brać tabletki, które nam się i tak nie wchłoną z tego powodu, że nie ma tego witaminy C, więc trzeba to dodatkowo dodawać. Ale to chodzi o to, że oprócz tego, że dostarczamy ten kolagen, jeszcze musimy dostarczać witaminę C osobno? Tak, więc właśnie to jest ten problem, o którym dużo osób nawet nie wie, że trzeba to łączyć. Dlatego najlepsze są produkty takie, które są połączone, czyli mamy kolagen, najlepiej rybi, dodatkowo mamy tą witaminę C. Super, jak jest jeszcze dodana róża dzika, z tego powodu, że ona działa przeciwzapalnie. Witamina C zwiększa nam odporność i dodatkowo powoduje lepsze wchłanianie tego kolagenu. I najlepszą dawką, taką dzienną, to jest 1000 mg tego kolagenu. Bardzo rzadko zdarzają się suplementy takie, które jest to w jednej dawce. Często jest tak, że trzeba brać 3 tabletki dziennie. Mało kto pamięta o tym, żeby to suplementować regularnie, jeść tyle tabletek, więc fajne jest, żeby to było wszystko w jednym składniku. I są prostsze dla nas, szczególnie, że prowadzimy bardzo szybki tryb życia i nikt o takich rzeczach nie pamięta. Więc myślę, że najlepszym takim składnikiem jest jeszcze to, żeby było to nie w kapsułkach, ponieważ kapsułki są dodatkowo różne i silikony, i jakieś dodatkowe rzeczy, które nam nie są potrzebne. Więc my teraz jednak dbamy o to zdrowe żywienie, właśnie. Staramy się, prawda, żeby te wszystkie produkty, które przyjmujemy, żeby one były zdrowe, żeby one były bez konserwantów. Jest też szansa, że taki właśnie produkt, taki suplement będzie bez tych konserwantów? Tak, oczywiście są na rynku takie suplementy, które właśnie są bez konserwantów, tylko trzeba czytać ulotki, co tam jest zawarte w nich i co jest najważniejsze, właśnie żeby ta dawka była wystarczająca i ważne też jest to, żeby to systematycznie suplementować. I tutaj chyba może być problem, prawda, bo z tą systematycznością różnie bywa. Tutaj można porównać to do ćwiczeń fizycznych. Jeśli idziemy raz na siłownię, no to za dużo nam to nie da. Podobnie zresztą jest z suplementami, tak, prawda? Tak, dokładnie. Ważne jest to, żeby jednak codziennie, regularnie brać ten suplement. Ogólnie potrzebujemy przez cały życie suplementować kolagen, ale też jest ważne, żeby nie zaczynać wtedy, jak już są problemy, czyli jak nas bolą stawy, jak zaczynamy mieć chrupanie w kolanach. Często tak się zdarza, ponieważ bardzo często też ubytek kolagenu szybszy jest przy wyczynowych sportach. Jeżeli ktoś dużo uprawia, dużo chodzi na siłownię, to też szybciej ten kolagen nam zanika. Tak samo, i to tak samo jest ze skórą, ponieważ jako lekarz medycyny estetycznej bardzo ważna dla mnie jest jakość skóry i dzięki temu kolagenowi mamy bardziej elastyczną tą skórę, bardziej jędrną, więc fajnie to się wszystko łączy w naszym zawodzie. I oczywiście dobrze jest właśnie zrobić sobie taką kurację, to też zależy od tego, pacjent sam czuje, ile powinien tego brać, ponieważ
Fajnie jest, jeżeli bierze kurację 3-miesięczną, potem sobie robi przerwę, załóżmy miesiąc, dwa i znowu powraca, jeżeli widzi, że już trzeba to suplementować. Też nie, pewnie, że super by było, jakby każdy brał całe życie kolagen, no ale umówmy się, że no, rzadko kto jest aż tak systematyczny. Ale co najmniej te 3 miesiące. Tak, myślę, że te 3 miesiące to jest taka kuracja dobra, która daje efekty. I później troszkę przerwy i wracamy. Tak. Czy są jakieś, jest jakiś moment w życiu, kiedy powinniśmy bardziej pomyśleć o tej suplementacji kolagenu? Tak, zdecydowanie właśnie po 25 roku życia to już jest taki czas, kiedy właśnie, tak jak wspomniałam, ta synteza kolagenu się zmniejsza w organizmie i już wtedy to jest czas, żeby zacząć suplementację, ale jeżeli jesteśmy młodzi, uprawiamy dużo sportów, to też trzeba to wtedy suplementować, ponieważ nasz organizm nie nadąży nad produkcją nowego kolagenu, bo sport nam przeciąża i stawy, i kości, więc bardzo ważne jest to, żeby ta suplementacja była przez cały czas. Czyli podsumowując, całe szczęście, są takie produkty, które pomagają nam utrzymać nasz organizm nie tylko w dobrym wyglądzie, ale też w zdrowiu. Tak, dokładnie. Serdecznie dziękuję za tak cenne informacje, a Was zapraszam do tego, abyście zostali razem z nami. To program Być Kobietą.